Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj zachęcam Was do zrobienia bardzo smacznych deserów w takiej mini formie. Oczywiście możecie zrobić w dowolnych foremkach, a warto, bo deser jest bardzo, bardzo smaczny. Zaczynam od przygotowania biszkoptu. Będą to biszkopty w małej formie, ale możecie równie dobrze upiec zwykły biszkopt. Białka ubijam z cukrem na sztywną pianę, dodaję trochę cukru waniliowego, żółtko, mąkę, a także odrobinę wody. To wszystko dokładnie mieszam na niskich obrotach, a następnie nakładam do wspomnianych foremek po jednej łyżce ciasta. Jeżeli chcecie upiec w jednej dużej formie, to nie powinna być większa niż 20 na 20 cm. Wkładam moją formę silikonową do nagrzanego do 200 stopni piekarnika i piekę dosłownie kilka minut, aż biszkopt się zrumieni. W międzyczasie przygotuję drugą część deseru. Laskę wanilii przecinam na pół i wyjmuję z niej ziarenka. W szklance rozpuszczam żelatynę z odrobiną wody i odstawiam, by lekko przestygła. Do rondelka wlewam śmietanę, dodaję ziarenka wanilii i mieszam. Następnie dodaję cukier puder. A jak już całość wymieszam i śmietana będzie już całkiem ciepła, to dodaję żelatynę. Dokładnie mieszam i odstawiam, by przestygło. Następnie wyjmuję upieczone biszkopty. Jeżeli utworzyły im się zbyt duże kapelusiki, to odcinam przy pomocy noża. Wystudzoną masę śmietankową przelewam do foremek, a na wierzch układam biszkopty. Wkładam do lodówki na kilka godzin, możecie włożyć po prostu na noc. Potem dekoruję owocami. Ja do tego celu wykorzystałam truskawki, ale możecie inne swoje ulubione. Ostrożnie wyjmuję nasze deserki, układam je na talerzu i dekoruję kawałkami truskawek. Możecie udekorować plasterkami, czy tak jak ja, jeszcze mniejszymi cząstkami truskawek. Następnie cały deser polewam rozpuszczoną czekoladą lub polewą czekoladową i dekoruję truskawką. I gotowe! Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv.